Forum Ekonomiczne przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat pracę straci 14 milionów osób na całym świecie. Przyczyną tego stanu rzeczy ma być rosnąca popularność i użyteczność sztucznej inteligencji w firmach. Rynek nie lubi jednak próżni i w czasie dużych przetasowań na miejscu wypartych zawodów powstaną nowe stanowiska, a ci, którzy najlepiej odnajdą się w sytuacji, zarobią więcej niż kiedykolwiek. Jak zatem wykorzystać kolejną rewolucję technologiczną, aby zwiększyć swoją wartość na rynku pracy czy też w biznesie? Jak zarobić dodatkowe setki czy tysiące złotych dzięki sztucznej inteligencji, zamiast dać się jej zastąpić? Ciekawi? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Partnerem odcinka jest Freedom 24, platforma do efektywnego oszczędzania w walutach obcych i bezpośrednich inwestycji na amerykańskim, europejskim i azjatyckim rynku. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem budujemy Waszą świadomość finansową. Warto zatem stać się częścią naszej niemal półmilionowej społeczności, subskrybując kanał na dole. Wiernych Bizonów proszę jak zwykle o łapkę w górę, aby nakarmić smoka algorytmu. Pod ostatnim filmem na temat sztucznej inteligencji wyraziliście ogromne zainteresowanie metodami zarabiania pieniędzy, jakie otwiera przed nami AI. Wiernym bizonom się nie odmawia, dlatego dzisiaj wspólnie przejdziemy przez kilka sposobów na to, jak możecie stworzyć w ten sposób dodatkowe lub nawet główne źródło dochodu. Oczywiście cieszy mnie bardzo, że bierzecie nasze treści do serca, również jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dochodów, która w dzisiejszych czasach jest po prostu niezbędna. Czas to pieniądz, więc... zaczynajmy. Jak sztuczna inteligencja zmieni świat? Każdy znaczący postęp w dziejach ludzkości zawsze służył ulepszeniu już istniejących procesów. W erze gazet radio było uważane za największe zło tego świata, ale pozwoliło informacji zdecydowanie szybciej docierać do odbiorców. Lokomotywa i samochody zwiększyły nasze możliwości logistyczne, a smartfony przejęły rolę centralnej jednostki operacyjnej po staroświeckich pecetach, które w kieszeni niestety nam się nie mieściły. Każdy kolejny etap postępu usprawnia sposób, w jaki wykonujemy dotychczasowe zadania. I podobnie jest w przypadku sztucznej inteligencji. Na początek warto w ogóle zrozumieć, z czym mamy do czynienia i jaki ta technologia może mieć wpływ na rzeczywistość. Sporo na ten temat mówiłem już w poprzednich dwóch odcinkach, które znajdziecie w rogach ekranu. I zachęcam do odświeżenia tej wiedzy po tym materiale. Kilka podstaw warto jednak podkreślić dla głębszego zrozumienia tej materii. Po pierwsze, sztuczna inteligencja nie do końca jest inteligentna, przynajmniej na tym etapie swojej ewolucji. Jak niektórzy słusznie zauważają, nadal mamy do czynienia z programem, który uczy się na bazie ludzkich doświadczeń i zgromadzonej przez nas wiedzy. Z programem, który nie jest w stanie myśleć samodzielnie, tylko łączy ze sobą kawałki wiedzy dostarczanej mu przez ludzi. Innymi słowy, AI nie jest jeszcze świadomym bytem, zdolnym do samodzielnej ewolucji i przeprogramowywania się. Choć jako program, który potrafi tworzyć inne programy na całkiem wysokim poziomie, na pewno w tej kategorii stał się już bytem nadrzędnym. Samoświadomość tej technologii jest zresztą uważana za jedno z największych zagrożeń dla naszej cywilizacji. Tak określają choćby Stephen Hawking. Jeśli chcecie, to w następnym odcinku serii możemy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie może generować AI w przyszłości. Zarówno w naszej codzienności, jak i w skali makro. Dajcie znać w komentarzu odpowiednim hashtagiem. Druga kwestia to fakt, że AI było z nami już od dawna. Tylko dopiero teraz przechodzi w fazę komercyjnego upowszechnienia. Wiele firm pracowało nad tego typu technologiami przez długie lata, ale dopiero premiera ChatGPT otworzyła możliwość korzystania z nich na masową skalę. Po trzecie, AI pozbawi pracy wielu pracowników w różnych kategoriach i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale również otworzy wiele ścieżek zarobkowych. Dlatego to do nas należy decyzja, po której stronie barykady staniemy. Czy będziemy wypierać istnienie tego narzędzia aż do momentu, kiedy sami zostaniemy przez nie wyparci? Czy może wykorzystamy je do ulepszenia własnych możliwości w pracy czy też w biznesie? Tak jak już wspominałem, AI nie jest samodzielne i nadal potrzebuje człowieka do nadzorowania procesów i wydawania odpowiednich komend. Sztuczną inteligencję można porównać do pracownika z niesamowitym zakresem wiedzy i umiejętności, ale nadal dość nieporadnym w kwestii jej implementacji.
To znaczy, że realnym produktem, który dostarcza nam AI, jest zestaw niebywałych umiejętności, które są na wyciągnięcie naszej ręki, ale na końcu wydanej komendy nadal stoi człowiek. Innymi słowy, w większości przypadków AI nie wyprze człowieka całkowicie. Pamiętajmy, że kiedy redaktorzy i dziennikarze byli wyrzucani z gazet, część z nich trafiła do radia. Kino otworzyło drogę do powstania takich miejsc jak Hollywood, a pojawienie się internetu stało się podstawą nowej gałęzi rynku pracy, z wysokopłatnymi specjalizacjami w tworzeniu stron, pozycjonowaniu i wielu, wielu innych zakresach zadań. Zatem to, co dzieje się właśnie na naszych oczach, należy traktować również w kategorii szansy dla tych, dla których adaptacja nie jest tylko pustym słowem. Po czwarte, nie wiemy, gdzie prowadzi nas przyszłość AI, ale możemy pokusić się o pewne przewidywania. Niektórzy twierdzą, że jest to chwilowa moda, jak na przykład NFT, a inni, że jest to rewolucja pokoleniowa, która zdarza się dużo rzadziej. Osobiście jestem po tej drugiej stronie. Uważam, że użyteczność tych narzędzi znacznie przewyższa wady i firmy wykorzystają je do cięcia kosztów i skalowania biznesu. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju skokiem technologicznym, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu. Oczywiście ktoś może się nie zgadzać, ale sam obstawiam inaczej i podążam już za swoją predykcją rzeczywistości, którą zastaniemy za parę lat. Każdy z nas ma prawo do własnej predykcji, a tych z Was, którzy myślą podobnie, chciałbym wyposażyć w pewną przewagę, jaką możecie zyskać już na tym etapie, jeżeli to nasz scenariusz okaże się bliższy prawdy. Zacznijmy tę podróż od zawodu, który właśnie się formułuje, a później przejdziemy przez profesje, które nigdy wcześniej nie były tak proste do monetyzacji. Prompt engineering i implementacja AI w firmach. Pytania zawsze były jednym z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszym elementem komunikacji międzyludzkiej. Ta kwestia pozostała aktualna także w przypadku komunikacji z programem. Czym zatem jest prompt engineering? W uproszczeniu można to określić zdolnością do zadawania AI właściwych pytań, czy też wydawania dobrze skonstruowanych poleceń, które gwarantują optymalny efekt jej pracy. Wydane w ten sposób polecenia nazywa się promptami, stąd też nazwa. W przypadku modeli językowych, takich jak ChatGPT, to właśnie prompt decyduje o tym, co model powinien wygenerować jako odpowiedź. Może to być forma pytania, prośba o stworzenie tekstu na dany temat, czy też zapoczątkowanie fabuły, którą model ma dalej rozwijać. Co sprawia, że prompt engineering może okazać się dobrym pomysłem jako opcja dodatkowego zarobku związanego z AI? Przede wszystkim popyt. Zainteresowanie tworzeniem komend dla AI rośnie w tempie geometrycznym. W związku z tym powstaje coraz więcej marketplace'ów, gdzie można wystawiać swoje komendy na sprzedaż. Dobrym przykładem jest choćby PromptBase.com czy też PromptyAI. Zatem handel odpowiednimi komendami zyskuje na popularności i można dzięki temu sporo zarobić. Zresztą coraz więcej firm zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję w swoich procesach, które w każdej firmie są nieco inne. Więc komendy także muszą się od siebie różnić. W tym zawodzie czy też niszy biznesowej prowadzicie bota i jego niesamowite umiejętności w kierunku pożądanego efektu. Zwykle metodą wielokrotnych prób i błędów, gdzie po każdym z nich doskonalicie czy też doszczegóławiacie wydane polecenie. Perełki w postaci efektu naszej pracy i konkretnej komendy, która do niej doprowadza, mogą okazać się dla kogoś sporo warte. Zarobki zdecydowanie przemawiają za tworzeniem komend. W skali globalnej inżynieria promptów jest określana mianem profesji najbardziej na czasie w sektorze technologicznym. Zarobki u największych gigantów w tej branży w USA przekraczają rocznie $330 000, co przekłada się na około 1,4 miliona złotych. Oczywiście w Polsce także da się na tym zarobić i być może warto zacząć już teraz, kiedy nie ma tam jeszcze zbyt dużego tłoku. Pytanie, dlaczego dla kogoś nasze prompty mogą być tak ważne? Posłuchajmy się przykładem. Kiedy napiszemy prostą komendę, chmury na niebie, bot wygeneruje taką oto odpowiedź. W tej sytuacji AI nie miało konkretnie określonego celu zapytania. Bot sam doszedł do wniosku, że widocznie interesuje nas definicja i podał kilka rodzajów chmur z krótką charakterystyką. Zadajemy więc pytanie bardziej precyzyjne. Wymień w punktach chmury na niebie, podaj tylko same nazwy. Odpowiedź będzie taka.
Tutaj wynik w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom, ale to mało wymagające pytanie. Jeśli jednak pójdziemy krok dalej i przykładowo, nie rozumiejąc łacińskich nazw, wydamy inną komendę typu stwórz na tej podstawie prostą tabelkę, która posiada kolumnę z nazwami chmur, kolumnę z krótkim opisem chmury, to odpowiedź będzie już inna i zdecydowanie bardziej uporządkowana. Podstawowym założeniem tych działań jest usprawnienie procedur, aby osiągnąć coraz bardziej satysfakcjonujące wyniki, co stanowi w zasadzie istotę tzw. inżynierii promptów. Co ważne, procedury stanowią także podstawę funkcjonowania większości dużych firm, które muszą nauczyć się funkcjonować w usystematyzowany sposób, polegając na pewnego rodzaju odgórnych wytycznych. Inaczej w organizacji zapanuje chaos, podobny do tego, który był podstawą stworzenia pierwszej odpowiedzi, w zasadzie w oparciu o domysły co do tego, co autor zapytania mógł mieć na myśli. AI trzeba traktować trochę tak jak pracownika, czyli im bardziej precyzyjna i pozbawiona miejsca na domysły będzie prośba, tym większa szansa na optymalny efekt wykonanej pracy. Modele językowe potrafią sprostać wielu skomplikowanym zadaniom, począwszy od podsumowania tekstu, poprzez rozwiązywanie problemów matematycznych, a skończywszy na generowaniu coraz bardziej zaawansowanego kodu. Przykład z chmurami jest oczywiście prosty i pokazuje, na czym polega sama mechanika tworzenia komend dla AI. W praktyce proces ten jest o wiele bardziej złożony i nauka tych zależności będzie wymagać dużego zaangażowania. Jeśli jednak nie boicie się nowych rzeczy i macie odrobinę wolnego czasu, nawet po pracy, to warto wygenerować dodatkowe źródło dochodu, choćby w ten sposób. Korporacje, a nawet mniejsze podmioty będą na masową skalę szukać osób, które pomogą im skutecznie wprowadzić AI do procesów w przedsiębiorstwie. Zagraniczne firmy czy platformy handlowe płacą w dolarach czy euro, a miejsce wykonywania pracy wcale nie musi być problemem. Jak już się uda zgromadzić pewną ilość dolarów czy euro, to warto je także wysłać do pracy. Nasze możliwości zarobkowe są limitowane często przez czas, energię czy zdrowie, a pieniądz ma tę zaletę, że może pracować nawet kiedy śpimy. Dlatego dla oszczędności w obcej walucie używam rachunku u brokera Freedom24 na 2,5-3% w euro lub dolarze, zamiast zgadzać się na 0% w banku. Odsetki doliczane są codziennie, a środki mogę wypłacić w każdej chwili. Freedom24 to spółka zależna olbrzymiej grupy kapitałowej Freedom Holding Corp o kapitalizacji ponad 4 miliardów dolarów i jedyny broker w Europie notowany na amerykańskim Nasdaqu. Pamiętajcie, że zaledwie za kilka dni kończy się wyjątkowa promocja wyłącznie dla bizonów, gdzie możecie zgarnąć nawet 3 darmowe akcje, zyskując kilkadziesiąt, kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych, jak wielu widzów przed Wami. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Was z informacją, jakie akcje się trafiły. Zrezygnowałem z dużej części wynagrodzenia, aby nasza społeczność mogła dostać coś naprawdę ekstra i cieszę się, że to doceniacie. Dla przypomnienia, każdy z Was, kto założy takie konto z naszym hasłem i wpłaci na nie powyżej 3 lub powyżej 5 tysięcy euro lub dolarów, dostanie bonus w postaci 2 lub 3 losowych akcji o wartości od 5 do nawet 700 dolarów. Dwie akcje otrzymacie z hasłem Bizon 3000, zasilając konto kwotą powyżej 3000 euro lub dolarów, a 3 akcje będą dostępne z hasłem Bizon 5000 po zasileniu konta kwotą powyżej 5000 euro lub dolarów. Do tego Freedom24 oferuje ponad 1 000 000 instrumentów finansowych na różnych kontynentach i możemy tam kupić realne akcje, a nie tylko kontrakty CFD czy opcje. Link do założenia konta znajdziecie w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Marketer, agencja marketingowa. Marketing cyfrowy, branża, która od dłuższego czasu przeżywa prawdziwy rozkwit. Boom na digital marketing zaczął się w czasach ograniczeń covidowych. Ogromna ilość firm, walcząc o przetrwanie, przeniosła się do internetu, gdzie aby się wyróżnić, trzeba korzystać z narzędzi, które oferuje na przykład marketer lub agencja marketingowa. Jak wiadomo, firma, która nie posiada strony internetowej, konta na Facebooku, Instagramie lub innych portalach społecznościowych, w dzisiejszych czasach niemal nie istnieje. Jak zacząć wykorzystywać AI w digital marketingu? Sposobów na to jest mnóstwo. Marketing jest obecnie dziedziną, która najbardziej korzysta z możliwości sztucznej inteligencji, głównie pod kątem copywritingu.
Każda reklama, jaką widzimy w internecie czy w telewizji, każdy film na YouTube lub post na Facebooku zaczyna się od słów. Ktoś musiał przecież stworzyć konspekt, napisać scenariusz, zrobić research lub napisać treść posta na Facebooku czy Instagramie. Wszystko to należy do zadań copywritera. Wcześniej stworzenie artykułu na bloga czy tekstu pod pozycjonowanie SEO wymagało wielu godzin pracy dla copywritera, w tym researchu, napisania tekstu i redagowania go. Teraz to się znacząco zmieniło. To, co człowiekowi zajmowało wiele godzin, AI napisze dosłownie w kilka minut, a czasem i sekund. Oczywiście nie znaczy to, że praca copywritera przechodzi zupełnie do historii, broń Boże. Dalej pewne sekwencje ruchów muszą przechodzić przez ręce bardziej doświadczonego człowieka. Sądzę jednak, że zmiany, które nadchodzą, zweryfikują rynek i wyeliminują słabsze ogniwa. Ci, którzy zostaną, będą po prostu oferować usługi hurtowe za inne stawki niż dotychczas lub bardzo unikalne formy tekstów, które będą ciężkie do replikacji przez AI. Jak zatem wykorzystać sztuczną inteligencję w copywritingu? Tak jak wspominałem, jednym z głównych problemów w copywritingu był czas tworzenia tekstu oraz tak zwana blokada pisarska. W przypadku AI nie ma takiego problemu. Sztuczna inteligencja rozwiązuje dwa kluczowe problemy praktycznie za pstryknięciem palców. Tak naprawdę przy wykorzystaniu AI można stworzyć jednoosobową firmę oferującą usługi w zakresie copywritingu dla kilku firm naraz. Głównym wyzwaniem pozostaje zatem znalezienie klientów dla swoich usług. Tutaj z kolei możecie wykorzystać znane strony dla freelancerów, takie jak na przykład whitepress.pl, fiverr.com, useme.com, lub stworzyć konto na LinkedIn czy innych social mediach, gdzie będziecie w stanie nawiązywać kontakty biznesowe. Wiemy zatem, co w tej materii może nam ułatwić AI. Pytanie tylko, jakie narzędzia do tego wykorzystać. Oprócz znanego już wszystkim ChatGPT, możecie skorzystać również z CopyAI lub Jasper AI Copywriter. Sposób generowania treści jest dość prosty. Wystarczy napisać konkretne zapytanie. Na przykład napisz post na bloga na temat samochodów elektrycznych pod pozycjonowanie SEO. Umieść słowa kluczowe: samochód elektryczny Tesla. Tekst ma mieć maksymalnie 1000 słów. Bot w kilka sekund napisze post, który copywriterowi zająłby kilka godzin. Jeśli ktoś twierdzi, że to nie jest przełom, to poproszę o konkretne argumenty w komentarzach. W zasadzie AI zaczęło robić za nas pracę kreatywną, czyli coś, co było do tej pory zarezerwowane tylko dla jednostki ludzkiej. Oczywiście trzeba pamiętać, że AI nadal się rozwija i może popełniać błędy, dlatego nadzór ludzki i nasza rola nadal jest bardzo potrzebna. Choćby w kontekście zweryfikowania informacji zawartych w tekście. Tworzenie treści nie tylko odnosi się do copywritingu, ale ma również ogromne zastosowanie w content marketingu. CopyAI, Jasper i ChatGPT pomogą również stworzyć posty na social media, skrypty reklamy, przygotować całą kampanię marketingową czy podać pomysły na rolki TikToka. Tutaj wszystko sprowadza się do poznania i przetestowania promptów. Dla przykładu możemy posłużyć się komendą tego typu. Chcę stworzyć reklamę produktu. Tutaj wpisujemy nazwę i markę. Wygeneruj treść reklamy. Tutaj wpisujemy temat. Wykorzystuj model AIDA. Zaproponuj, jakie zdjęcie mam dodać do tej treści. Użyj emoji i dodaj hashtagi. Jak widać, zastosowanie AI w marketingu jest ogromne, a to dopiero początek. Na pewno dodatkowym atutem będzie znajomość tworzenia filmów i grafik, aczkolwiek w tym zakresie również nie potrzeba już posiadać tajemnej wiedzy Photoshopa, bo w tej kwestii AI również może nas zastąpić. O czym dokładnie mówię? Tworzenie grafik. Twórca sztuki cyfrowej Jason Allen stanął do rywalizacji w konkursie artystycznym w Colorado. Jego dzieło Theater the Opera Spatia, stworzone przez AI, okazało się lepsze od ludzkich konkurentów. Oczywiście o fakcie, że dzieło zostało stworzone przez Midjourney, artysta poinformował po ogłoszeniu wyników. Grafik komputerowy, czyli zawód, który do niedawna był dla wielu osób czarną magią. Tworzenie skomplikowanych grafik, czy nawet edytowanie zdjęć przy pomocy Photoshopa wymagało wiele miesięcy nauki i trenowania umiejętności, żeby dojść do poziomu, który pozwala zarabiać w ten sposób. To samo tyczy się szeroko rozumianych artystów, którzy wiele godzin poświęcają na tworzenie obrazów. AI zrewolucjonizowało branżę, tworząc boty, które za pomocą odpowiednio dopasowanych komend potrafią wygenerować imponujące obrazy. Tutaj również, tam gdzie dla jednych jest zagrożenie, dla innych powstaje szansa, którą warto wykorzystać. Podobnie jak w przypadku prompt engineering,
tworzenie odpowiednich grafik uzależnione jest od odpowiedniego dopasowanego żądania. Im bardziej precyzyjny jest prompt, tym większa szansa na lepszą i dokładniejszą odpowiedź w formie wygenerowanego obrazu. Obecnie najbardziej popularne boty do generowania obrazów to Midjourney, DALL-E od OpenAI czy Leonardo AI. Jak działa tworzenie obrazów przy pomocy AI? Po wpisaniu odpowiedniego zapytania, dosłownie w kilka sekund AI wygeneruje nam następującą odpowiedź. Stworzenie takiej grafiki artyście zajęłoby prawdopodobnie wiele godzin. Z kolei AI wygenerowało te obrazy w mniej niż 15 sekund. Jak zatem wykorzystać możliwości Midjourney czy DALL-E do zarabiania pieniędzy? Pierwszym sposobem jest sprzedaż na specjalnych portalach, np. Saatchi Art, Artfinder oraz Artpal. Każda z tych platform pobiera prowizję od sprzedaży. Mimo to dla miłośników tworzenia obrazów może to być świetna możliwość do zarabiania pieniędzy. Drugi sposób, w Polsce nadal mało popularny, ale za granicą już bardzo dobrze znany, czyli tworzenie własnych nadruków na różnego rodzaju produkty i sprzedawanie ich, na przykład na Merch by Amazon. Model biznesowy Merch by Amazon jest stosunkowo prosty. Działa to tak, że twórca projektuje grafikę, którą chce widzieć na koszulkach, bluzach, kubkach lub innych dostępnych produktach. Mogą to być zupełnie różne rodzaje grafiki, od prostych tekstów przez rysunki, aż po złożone ilustracje. Skończony projekt twórca publikuje na platformie Amazon, wybierając produkt, na którym ma znajdować się stworzony projekt oraz ustala jego cenę. W momencie sprzedaży, na przykład koszulki z nadrukiem, Amazon drukuje grafikę na koszulce i wysyła ją do klienta. Oczywiście Amazon, tak jak pośrednik, zatrzymuje część zysków na pokrycie kosztów produkcji oraz dystrybucji, a pozostała część trafia do twórcy. Jest to bardzo ciekawy model biznesowy, ponieważ nie wymaga praktycznie żadnego wkładu finansowego od Was. Całe ryzyko przejmuje Amazon. Oczywiście to tylko wierzchołek góry lodowej w kontekście tego, jak można monetyzować ciekawe grafiki produkowane przez AI. Odpowiednie ilustracje mogą mieć wartość zarówno na blogu, jak i w książce czy produkcji filmowej, choćby na YouTube. Kolejnym segmentem, w którym znacznie może pomóc Wam AI, jest e-commerce. Sprzedaż przez internet jest już nieodłączną częścią współczesnego świata. Według danych ponad 30 milionów osób korzysta z internetu w Polsce, z czego 77% z nich dokonało zakupów w sieci przynajmniej raz. E-commerce to chłonny rynek z ogromnymi perspektywami na przyszłość. Szacuje się, że do 2027 roku branża e-commerce osiągnie wartość 187 miliardów złotych. Jeszcze w 2018 wartość tego segmentu rynku wynosiła 48 miliardów złotych. Wniosek z tego jest prosty. W e-commerce jest jeszcze sporo miejsca dla nowych graczy, zwłaszcza tych, którzy wykorzystają do tego AI. Niezależnie czy jest to sprzedaż własnych produktów, sprowadzanie hurtem towarów z Chin, czy bardzo popularny obecnie dropshipping, każdy towar wymaga opisu, zdjęć i strategii sprzedażowych. Dzięki AI wszystkie te elementy możemy wykonać z wykorzystaniem odpowiednich komend. Na przykład określając odpowiednią grupę docelową, co jest pierwszym i chyba najważniejszym zadaniem do wykonania. Poza tym możemy poprosić bota o wygenerowanie opisu produktu. E-commerce wymaga też reklamy, więc komendy związane z zadaniami marketera również znajdują tu zastosowanie. Prowadzę sklep internetowy. Wygeneruj treść reklamy wykorzystując model AIDA o zakupie i tutaj wpisujemy nazwę produktu jako idealnego prezentu na każdą okazję. Analizy sprzedaży, wyciąganie wniosków, przedstawianie danych w wykresach w bardzo przejrzysty sposób, e-mail marketing czy kampanie reklamowe. Wszystko to wiąże się z branżą e-commerce i w klasycznych warunkach potrzeba do tego wielu wykwalifikowanych specjalistów. Teraz jednak mamy kilku ekspertów na wyciągnięcie ręki praktycznie za darmo dzięki możliwościom sztucznej inteligencji. Wystarczy nauczyć się posługiwać podstawowymi zapytaniami. Zresztą sposobów na zarabianie z AI jest o wiele więcej. Niektóre wymagają specjalistycznej wiedzy, inne niekoniecznie. Pytanie, czy chcielibyście kontynuować tę tematykę i tym razem z pozytywnych aspektów przejść do zagrożeń, jakie w długim terminie generuje AI? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, to subskrybujcie kanał na dole. Pamiętajcie też o ofercie naszego partnera Freedom24 i odbierzcie darmowe akcje z hasłem Bizon 3000 bądź Bizon 5000. Zostawcie hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!